Cześć wszystkim, Chris Rudolph w programie Gdzieś w Nas. Zbliża się taka epokowe wydarzenie pod tytułem chyba Wielka Koniunkcja. Wiele osób czeka na ten dzień, już niedługo, za 11 chyba dni będziemy to mieli. Jak to się nazywa, to zaraz chyba się dowiemy razem wszyscy. No w każdym bądź razie jest bardzo wiele różnych przepowiedni, teorii. Ludzie zastanawiają się, co to będzie. Jedni mówią o resecie, inni o końcu świata, jeszcze inni, no Bóg wie o czym. Na ten temat postanowiłem porozmawiać z Kamilem Mierzeniem z Globalnego Przebudzenia. Kamil ma przygotowaną swoją wersję tego, jak on to widzi. Cześć Kamilu. Witam Ciebie, Chris, witam wszystkich widzów również. No właśnie, jak nazywa się ta koniunkcja? Wielka koniunkcja, czy jakoś inaczej? Jest to z tego, co ja wyczytałem, no bo ja z astrologii taki aż dobry nie jestem, tam trochę się orientuję. Jest to koniunkcja Jowisza i Saturna w znaku wodnika. Jest to wydarzenie, które ostatni raz miało miejsce około 600 lat temu, z tego co pamiętam, więc to takie jest jakby wyjątkowe. No właśnie, zapowiada się ciekawie. Wiem, że masz swoje przemyślenia. Skąd czerpiesz wiedzę na ten temat, o którym będziemy mówili? Tą wiedzę czerpię z własnego wnętrza, głównie, przede wszystkim, a także z obserwacji świata w ostatnich latach, miesiącach, szczególnie w tym roku, no bo w tym roku 2020 bardzo dużo rzeczy się zaczęło dziać na poziomie energetycznym i na bazie tego też można jakby zobaczyć, tak wyobrazić sobie kierunek zmian, kierunek procesów, które będą postępowały w przyszłych latach, więc to no właśnie wiedza jest moja własna z obserwacji i także z wewnętrznych odczuć związanych z tym, co nas czeka w przyszłości, to też starałem się jakby połączyć z tą wiedzą i coś tam znaleźć, jakieś informacje ciekawe. No to jest temat, co będzie w przyszłości, to jest temat taki, który najbardziej lubią misie, więc jedziemy. Co będzie? Co będzie w przyszłości? Także może najpierw trochę opowiem o tym wydarzeniu i mniej więcej o miejscu w czasie, w czasoprzestrzeni, w którym jesteśmy. Także no ten dzień to będzie 21 grudnia 2020. To też można trochę porównać do tej daty, która była w roku 2012. To też był 21 grudnia 2012. Jest to dzień przesilenia zimowego, okolice tego dnia. I ten dzień będzie bardzo podobny do tamtego dnia w tym sensie, że moim zdaniem nie dojdzie do jakichś nagłych wydarzeń w tym dniu, czy zaraz po, że nie wiadomo, co tam się wydarzy, bo też właśnie bardzo dużo ludzi ma takie wizje, wyobrażenia jakieś katastroficzne, czy spektakularne. Moim zdaniem tak nie będzie. Będzie to na pewno bardzo silny dzień energetycznie, najmocniejszy zapewne, no tak, będzie to dzień najmocniejszy, ale właśnie warto ten dzień jakby zestawiać, porównywać z rokiem 2012, ponieważ już teraz minęło trochę lat, no 8 od tego czasu 2012 i po takim czasie możemy zauważyć mniej więcej, co się zaczęło dziać, co się zmieniło w naszym świecie i w nas. Dużo się zmieniło. No bardzo dużo. No, jeśli chodzi o mnie na przykład, o samego mnie, no to jak ja porównam siebie przed tym okresem, nie mówię, że dokładnie tam przed rokiem 12, ale tam wcześniej, lata tam wcześniejsze, a teraz no to po prostu jest mega wielki przeskok. Tak samo jeśli chodzi o ludzi i o to, jak się w tych latach po roku 12 zaczął na Ziemi rozwijać temat świadomości na poziomie informacji i wiedzy, jak zaczęło się pojawiać nowych różnych trendów związanych też na przykład z weganizmem, czy powstawało bardzo dużo książek, blogów, kanałów na YouTubie związanych
no, z tematem świadomości, czyli no, tak w skrócie mówiąc z tym, że czym, jaka jest natura rzeczywistości, czym jest wszechświat, jaki jest nasz związek ze wszechświatem, czy my jesteśmy jako ludzkość, w sensie jako świadomość, jaka jest właściwość tej świadomości, że ona jest twórcza, jakie jest nasze jakby połączenie oraz stosunek ze źródłem, czyli z twórcą. Więc ten temat po roku 12 bardzo się na Ziemi jakby rozwinął i pojawił. I to też tak nie było tak, że to się stało nagle jednego dnia czy jednego roku, to tak postępowało to coraz szybciej. To tak na przykład ja to zaobserwowałem, że po roku 15-16 było takie duże przyspieszenie. I właśnie warto mieć ten wgląd na uwadze tego, co było odnośnie tego, w co wchodzimy teraz, no bo wchodzimy właśnie wraz z tą datą w grudniu w nowy cykl. I jeżeli go tak zestawimy z tym cyklem po roku 12, no to ja to tak widzę i na bazie własnych obserwacji, a także odczuć wewnętrznych, że ten okres od roku 2012 do roku 2020, te 8 lat tak mniej więcej, właśnie przynosił na planetę, dla nas, dla ludzkości nową przede wszystkim wiedzę, informację i treść. To wszystko było na poziomie bardziej informacji, że my po prostu się dowiedzieliśmy jako ludzkość o tej nowej, jakby nowej rzeczywistości, o przyszłości, o nowej energii, o tym wszystkim, co wspomniałem, ale w dalszym ciągu jakby tkwimy jeszcze w tym jakby starym systemie, i to na poziomie zarówno systemie tym na zewnątrz nas, a także systemie w oprogramowaniu naszego umysłu, ale właśnie przez te 8 lat pojawiała się ta informacja, że ona wpłynęła jakby na ziemski plan i teraz to, co się będzie działo po tym grudniu, oczywiście to też nie będzie nagle, tylko to będzie kolejny cykl, też mniej więcej 8-letni. Ja to tak właśnie bardziej widzę na całą dekadę, no bo ona jakby teraz się zaczyna dopiero, więc to będzie związane z tym, że ta informacja, ta wiedza, ta świadomość, to światło, które w postaci informacji, które pojawiło się w ciągu ostatnich 8 lat, to teraz będzie jakby to wszystko, co przyszło, zacznie się pojawiać na poziomie jakby materializacji i fizycznym, czyli te wszystkie procesy, ta cała wiedza zacznie się pojawiać w naszym doświadczeniu, zacznie jakby coraz silniej się manifestować. No i właśnie ta data 21 grudnia to jest jakby rozpoczęciem tego cyklu, że ruszą potężne procesy energetyczne, które no tą jakby nową rzeczywistość, nową Ziemię, ten nowy paradygmat świadomości zaczną na naszą planetę wprowadzać, już tak fizycznie, namacalnie, więc to nawet zresztą widać też po tym, co się dzieje w świecie, w strukturach systemu, w tym świecie zewnętrznym, że tak samo jak ta data właśnie 12 rok, ona przynosiła taką informację, że stary świat się kończy, stary świat się rozpada, że rozpada się nasz stary, ten świat wewnętrzny, matrix naszych przekonań, wyobrażeń, naszych postaw, zachowań, wzorców różnych reagowania i tak dalej, że on się rozpada. I to tak się przez te wszystkie lata od roku 12 do 20 jakby buforowało na poziomie informacji. My się tego uczyliśmy, oswajaliśmy się o tym. No i teraz właśnie wraz z wejściem ten rok 2020, który ja też widzę jako taki rok przejściowy między tym cyklem 2012-20, a tym cyklem 2021, czyli po tej dacie 21 grudnia, no tam gdzieś do końca dekady. Ten rok jest to taki przejściowy, że my przechodzimy z poziomu tej tylko informacji i takiej świadomości w wyobrażeniu swoim na poziom realnej manifestacji w świecie i tak samo w naszym życiu, w naszym doświadczeniu życiowym. Więc ja to tak właśnie widzę, tak w skrócie i mocno analogicznie, czym jest ten nowy cykl, który się rozpoczyna. No tak, takie rzeczy nie przychodzą nagle, ciach i już się zmieniło. To jest proces, który trwa i on zaczyna się nawet jakiś czas wcześniej. Data, o której mówimy, to jest kulminacja i później jeszcze te zmiany następują. Ja akurat czuję 23 grudnia jako coś, co pojawi się z przytupem. Nie chcę tego określać, bo nie wiem, zobaczymy, na ile jestem wróżka dobra czy niedobra, ale ten 23 coś mi chodzi za uszami. Co dalej będzie z tym? Co będzie dalej? No to te procesy będą się właśnie stopniowo rozwijać coraz mocniej, będą się manifestować. Ja sobie taką przygotowałem, jeśli można, lekką ściągawkę w formie maratonu, no bo ja sobie dzisiaj tak jeszcze rano wstałem trochę wcześniej, żeby się trochę skupić i pomedytować nad tym mniej więcej, co się może dziać. No i tego jest ogólnie sporo, tych informacji jest, sporo jest tych procesów i tak sobie postanowiłem je wszystkie spisać, no bo gdybym to tak wszystko z głowy mówił, to pewnie połowa rzeczy by mi umknęła, a także te, o których bym mówił, to bym tego tak nie przedstawił w formie tak trochę bardziej rozwiniętej, więc tak pozwolę sobie się posługiwać lekkim startem. Tak, to nie jest klasówka, możesz ze ściągi korzystać. Tak.
I tak samo jeszcze, jeśli chodzi o mojego bloga, to właśnie po naszej rozmowie, jak ona zostanie wyemitowana, to ja także wrzucę wpis na swoim blogu, gdzie te notatki ja jeszcze jakby bardziej je rozwinę, trochę bardziej nad tym przysiądę, i, bo tam tych procesów jest jeszcze więcej, takich jakby już bardziej szczegółowych, no ale dzisiaj ich nie chciałem omawiać, bo nie ma też tam na to czasu, a także te procesy, które tutaj wymienię, to w tym moim poście będą jakby opisane szczegółowo, no bo po prostu będę miał więcej czasu, żeby sobie na spokojnie usiąść, się wyciszyć, skupić i żeby trochę więcej o tym napisać. No i tak samo o wiele łatwiej jest coś przedstawić, kiedy się ma czas i spokojnie to można przemyśleć, niż tak na żywo mówić, więc to także właśnie zachęcam, żeby po naszej rozmowie gdzieś tam kilka dni później pewnie zerknąć na mojego bloga, bo tam będzie to wszystko, o czym mówiliśmy, będzie w formie takiej jakby rozszerzonej opisane. Tak, blog to jest właśnie globalneprzebudzenie.wordpress.com. Wystarczy wpisać w Google globalne przebudzenie, no i to wyjdzie pierwsza strona właśnie w wyszukiwarce. I teraz już przechodząc do tego, co się będzie działo. No to ja ten dzień 21 grudnia, tą datę, odbieram jako bardzo mocny dzień energetyczny, jak wspomniałem, że do Ziemi dotrze.